Chciałbym się Wam czymś pochwalić, póki jest jeszcze ku temu okazja. Mianowicie, w Diablo 3, jak niektórzy wiedzą, tworzyłem czarownika pod kątem PVP. Rozmawiałem z ludźmi, zbierałem informacje, dobierałem umiejętności, gromadziłem odpowiedni sprzęt, no i oczywiście walczyłem na arenie. W efekcie powstała postać czarownika PVP, którą zaprezentowałem kiedyś w filmie, dam nawet do niego link w opisie. Postać, która po zmianie umiejętności o dziwo radzi sobie również doskonale w PVM, pomimo nietypowego jak na PVM sprzętu. I co się okazało? Jest pewna strona, o której też kiedyś mówiłem, mianowicie diabloprogress.com, która na podstawie ogólnodostępnych parametrów postaci z Diablo 3 tworzy różnego rodzaju rankingi. Możecie tam podejrzeć, które miejsce w Europie lub na świecie ma wasza postać na przykład w kwestii średnich obrażeń na sekundę, albo w kwestii odporności, ogólnej przeżywalności, obrażeń krytycznych, itd. itd. I okazało się, że stworzona przeze mnie postać zajmuje dziesiąte miejsce w europejskim rankingu czarowników PvP. I była wyżej. Zauważyłem, że ta postać skacze tak pomiędzy 9 a 12 miejscem, czyli jak dla mnie bardzo, bardzo dobrze. W przyszłości, jak wyjdzie dodatek, to te statystyki przestaną mieć znaczenie, dlatego chciałem pochwalić się właśnie teraz. I wy również, w razie czego możecie się pochwalić, że w takich rankingach na dobrych pozycjach są również Polacy. Trzymajcie się na razie.